Informacje na temat zakupu terenu byłego NKB przy ulicy Zielonej 27, czyli w miejscu, w którym się znajdujemy. 10 i 11 sierpnia Wyższa Szkoła Biznesu NLU podpisała ostatecznie akty notarialne w sprawie zakupu całego terenu byłego NKB przy ulicy Zielonej od likwidatora NKB. Podpisanie aktów notarialnych zakończyło długie 15-miesięczne staranie władz sądeckiej uczelni o stworzenie dla niej warunków długoterminowego rozwoju. Władze uczelni wraz z przewodniczącym Rady Patronackiej Kazimierzem Pazganem dotarły w tej sprawie autentycznie do najwyższych władz w kraju, próbując uzyskać to, co wydawało się rzeczą najprostszą i oczywistą, to jest przekazanie terenów byłego Nowosądeckiego Kombinatu Budowlanego jako aportu rzeczowego Skarbu Państwa na rzecz budowy Sądeckiego Uniwersytetu. Rozwiązanie to w sensie prawnym było możliwe, potrzeba było tylko odwagi dla jego podjęcia. Wszędzie uzyskiwaliśmy poparcie słowne, wyrazy podziwu, gratulacje dla świetnego pomysłu, obietnice pomocy. Kończyło się jednak tylko na tym. Wszyscy nam mówili o tym, że oczywiście przekażemy, w zależności od stopnia znajomości, przekażemy sugestie pana senatora, rektora, pana prezesa Pazgana w dół z zaleceniem, że należy to zrealizować. Niestety ostatecznie gdzieś ktoś musiał podjąć decyzję. To jest polska chyba umiejętność, że odpowiedzialni urzędnicy starali się skutecznie unikać podjęcia tejże ostatecznej decyzji. Szczególnie były likwidator, pan Modrzejewski, pokazał w tej sprawie wręcz mistrzostwo. Ostatecznie WSB NLU po 15-miesięcznym próbie uzyskania tego aportu rzeczowego zdecydowało się kupić cały teren. Ofertę zakupu za kwotę 8 miliardów złotych złożył także pan Majo, właściciel firmy Majan, nasz sąsiad. Nowy likwidator, mając konkurencyjną cenę, kontrolowany dokładnie przez stosowne służby Urzędu Wojewódzkiego, wyznaczył szkole paskarską cenę 11,5 miliarda złotych, wynikającą z księgowej wyceny majątku. Z księgowej, czyli kompletnie sztucznej. Nie obniżył ceny w negocjacjach. Zapłaciliśmy kwotę o ponad 3 miliardy wyższą niż wynikała z ostatniego przetargu. Jedyne ustępstwo uzgodnione z głównymi wierzycielami, to jest ZUS-em i Skarbem Państwa, to rozłożenie części kwoty na 20 kwartalnych rat. Do dnia dzisiejszego wpłaciliśmy ogółem 2,6 miliarda złotych polskich. Cena, którą szkoła płaci za 1 hektar tego terenu, jest identyczna jak cena kupna przez jeden z koncernów amerykańskich hektara ziemi na skrzyżowaniu przyszłych dwóch autostrad obok Wrocławia. Taki teren na całym świecie jest zawsze uważany za najdroższy, za przynoszący najwyższe zyski. Szkoda, to z ubolewaniem stwierdzam, że te środki, które musimy oczywiście zdobyć poza wpływami z czesnego od studentów, pójdą w czarną dziurę budżetu, bo tam zostaną w ogóle niezauważone i niewykorzystane, zamiast zostać wykorzystane na budowę kolejnych obiektów i dać pracę sądeczanom i sądeckim firmom. Nie ukrywam, że organizatorzy sądeckiej uczelni mają czasem poczucie osamotnienia i braku pomocy, szczególnie ze strony urzędów. Mam także wzrastające dowody, to pewno dla równowagi, dowody zrozumienia i poparcia ze strony tych, którzy dla nas są najważniejsi, czyli przedsiębiorców. Obecnie próbujemy zmienić teren wokół szkoły, teren byłego NKB, kompletnie zrujnowany przez poprzednich właścicieli, w
normalne, odpowiednie do nazwy te ulicy, czyli teren zielony, pomagają nam w tym bezinteresownie, a pomoc pojedynczych firm sięga kwoty kilkudziesięciu milionów złotych. I tu chcę przytoczyć, żeby przynajmniej w ten sposób dać wyraz naszego szacunku i wdzięczności firmy, które do tej pory zaangażowały się w przygotowanie tego terenu dla studentów. To jest Andrema, Baritpol, Holding PC i Biegonice, czyli nasza duża cegielnia pana Klatta, Grafbud, Konspol, Miejski Zarząd Drugi Mostów, MPGK, Polgraf, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, Transkonspol, ZNTK. Jesteśmy wdzięczni szefom firm i ich pracownikom, którzy wiedzą, że to, co robią, to jest inwestycja także dla nich ważna, inwestycja, która przyniesie wszystkim sądeczanom w przyszłości efekty. Chciałem tą informację podać oficjalnie na konferencji i mieszają się w nas uczucia podwójne. Z jednej strony radości, że wreszcie udało się zakończyć sprawę. Z drugiej strony żal, że to trwało tak długo i że w tak bezsensowny sposób szkoła została zmuszona do zapłacenia horrendalnej kwoty za teren, który będzie kiedyś przynosił Nowemu Sączowi nie tylko sławę, ale pieniądze i miejsca pracy. To wszystko.